Góry dla mnie są wolnością, wielką przyjemnością, czymś takim tajemniczym, bo jednak każde góry są inne. Pochodzę z Przemyśla, to jest małe miasteczko na Podkarpaciu. Na co dzień zajmuję się trenowaniem kolarzy oraz biegaczy ultra. Oprócz tego jestem czynnym zawodnikiem i biegaczem biegów górskich. Zawsze byłem bardzo aktywnym dzieckiem, uczestniczyłem w wszystkich możliwych zawodach szkolnych, a po lekcjach ze znajomymi i kolegami spędzałem dużo czasu na świeżym powietrzu i między innymi bawiliśmy się w chowanego, później przyszedł czas, jak trochę podrośliśmy, na rowery i zabawy w policjanta i złodzieja, a że blisko mojego miejsca zamieszkania był też Park Przemyski, to nasze zabawy jakby rozszerzały krąg. Zobaczyliśmy też, że w Przemyślu są organizowane zawody w kolarstwie górskim i wystartowałem w tych zawodach. Pierwsze zawody udało mi się wygrać, więc od razu euforia. Chciałem więcej, czekałem na następne. W Przemyślu do roku organizowano 3 takie wydarzenia, więc wystartowałem w kolejnych zawodach. Tam też wygrałem i tak pomału jeździłem coraz dalej od Przemyśla. Zacząłem jeździć w klubach w Małopolsce, następnie na Śląsku. Później trafiłem jeszcze do Kielc i tak po prostu krok po kroku przechodziłem tą drogę jakby do profesjonalizmu. I wtedy udało mi się podpisać pierwszy kontrakt zawodowy właśnie w Kielcach, w drużynie. Miałem wtedy 18 lat i byłem kolarzem zawodowym. Kontrakt, który został mi zaproponowany, nie był wystarczająco dobry i stwierdziłem, że trzeba coś zmienić. Wysłałem jakby CV kolarskie do wszystkich grup zawodowych z całej Europy. Wybrałem ofertę z Norwegii, bo wyglądała bardzo, bardzo dobrze. Grupa miała mi zapewnić start w Pucharach Świata, które kwalifikowały do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. No i tak właśnie poleciałem w grudniu 2011 roku do Oslo. Spotkałem się z menadżerem drużyny. Następnie w marcu już poleciałem na pierwszy obóz do Hiszpanii z drużyną. I później już wracając przeniosłem się do Norwegii. I ten pierwszy sezon właśnie jeździłem w drużynie. Jednak nie wszystko było tak jak w kontrakcie i po pierwszym sezonie po prostu zdecydowałem, że zawieszam karierę, ponieważ nie udało mi się brać udziału w tych kwalifikacjach do igrzysk i stwierdziłem, że czas zabrać się za robotę i zacząłem szukać pracy. Ten pierwszy rok właśnie bez kolarstwa był taki troszkę... No byłem zły, po prostu tyle lat poświęciłem i wszystko jakby się zawaliło, ale stwierdziłem, że trzeba szukać innej drogi. No i tak trafiłem właśnie do pierwszej pracy. Trafiłem do hotelu, a że nie znałem języka norweskiego, no to praca, jaką mi zaproponowano, była na zmywaku. No i tak pomalutku na tym zmywaku starałem się dać siebie wszystko, później awansowałem na pomocnika szefa śniadania. Następnie zostałem szefem śniadania i tak krok po kroku przesuwałem się po tej drabince kuchennej. Doszedłem ze zmywaka przez 7 lat do szefa kuchni i prowadziłem restaurację w Norwegii. Oczywiście zawsze już jako kolarz lubiłem gotować, ponieważ na obozach spędzaliśmy dużo czasu we Włoszech lub w Hiszpanii, w innych krajach, więc bardzo mi odpowiadała ta kuchnia i sam próbowałem odtworzyć te dania z jakiejś restauracji w domu. No i tutaj na początku bardzo byłem podekscytowany tym, że trafiłem do kuchni. Oczywiście szybko mnie sprowadzili na ziemię, bo praca w gastronomii jest bardzo ciężka. Niekiedy po 12-14 godzin zdarzyło mi się nawet pracować raz 21 godzin pod rząd. No ale na pewno kształtowało to charakter, więc myślę, że
ta głowa, którą właśnie zrobiłem w tej kuchni przez te 7 lat, zrobiła właśnie takiego zawodnika, biegacza górskiego, jakim jestem. I teraz żadne ultra nie jest dla mnie trudne. Uważam, że każdy ma szansę zmienić wszystko w życiu i nie trzeba się bać takich zmian. Pracując w tej kuchni jakby przez 7 lat, zacząłem też startować w biegach górskich. Na początku latałem po prostu do Polski na zawody, ale stwierdziłem, że chciałbym po prostu, żeby moje życie tak wyglądało. No i robiłem wszystko ku temu, aby tak się stało. Na początku właśnie szkoliłem się jako trener, ponieważ wcześniej związany byłem ze sportem, ale przez te kilka lat musiałem sobie przypomnieć wszystko na ten temat. No i szukałem jakby możliwości. Mi się udało, że trafiłem na wspaniałego człowieka, jakim jest mój trener Iñaki de la Parra, który pomógł mi i pokierował jakby tą drogą, wprowadził mnie w tą pracę, jaką teraz wykonuję, czyli trenowanie innych ludzi, bo trenuję właśnie kolarzy i biegaczy górskich. No i dlatego uważam, że warto próbować, warto jakby czasami zaryzykować i zrobić coś takiego, o czym marzymy. Ja mam wielkie szczęście, że moja druga połówka robi to, co ja, ponieważ nigdy nie marzyłem, że będę mógł wyrwać się w góry z ukochaną i spędzić tam 7 godzin. Zawsze te treningi nazywamy randkami, więc spędzamy randki w Dolomitach, w Alpach lub w Tatrach. Więc jest to na pewno coś fantastycznego, że razem mamy taką samą pasję i naprawdę jest to coś wyjątkowego. Chciałbym, żeby moje życie tak fajnie wyglądało, jak wygląda teraz. Czyli marzę o tym, żeby być zdrowym, żeby podróżować, startować w pięknych imprezach. I to dla mnie jest najważniejsze, żeby moja rodzina była zdrowa i żebyśmy mogli po prostu robić to, co robimy, czyli uprawiać sport.